Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Naszym gościem w studio jest pan Zbigniew Obalski, poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Poniedziałek, pierwszy dzień żałoby narodowej, nie możemy o tym nie wspomnieć, katastrofa kolejowa pod Szczekocinami. Tragedia. Tak, tragedia i to ogromna tragedia. Tym pociągiem relacji Warszawa-Kraków jechałem ostatnio 20 bodajże stycznia. I jeszcze tak sobie myślałem, kiedy my będziemy mieli takie połączenie między na przykład Iławą a Warszawą, bo dojeżdżam do Sejmu, często jeżdżę pociągami. No i tutaj właściwie cała droga od Ostródy do Warszawy zajmuje mi około 5 godzin, natomiast z Warszawy do Krakowa to jest ponad 300 km. Tutaj mamy 220, z Warszawy do Krakowa mamy ponad 300 km i ten pociąg tam jedzie niespełna 3 godziny 2:45. Dlaczego o tym wspominam? Ponieważ no, ta trasa akurat już była zmodernizowana i to, co się stało, to jest rzeczywiście wielki dramat i tragedia, drama dla ludzi, którzy tam byli, przede wszystkim dla rodzin ofiar. No cóż, 2 dni żałoby, życie się toczy dalej. Ale to pokazuje, że właściwie no, nigdzie nie jesteśmy i w żadnym momencie do końca bezpieczni. No cóż, no to katastrofę na razie zostawmy. Trwa wyjaśnianie przyczyn, ma ewentualnie osób odpowiedzialnych za to. Tak jest. Panie pośle, do Sejmu teraz się przeniesiemy. Stroje reprezentacji narodowych będą musiały teraz mieć godło, czyli orzełka. To był projekt prezydencki, który wy panowie zaakceptowaliście. I panowie, i panie. To znaczy nie do końca. Ja akurat ten projekt w imieniu klubu Prawa i Sprawiedliwości prowadziłem, pilotowałem. Zawsze jest osoba odpowiedzialna za dany projekt ustawy. I myśmy mieli tutaj wątpliwości. Mój klub się wstrzymał od głosu. Powiem dlaczego, bo pytanie było już w piątek, dlaczego wstrzymaliśmy się od głosu. Ponieważ to nie jest do końca takie jasne i oczywiste, jak zakładał, zresztą słusznie, projekt prezydencki. Ponieważ w dalszym ciągu pewną uznaniowość co do używania barw narodowych, bo to tak to określmy, na strojach reprezentantów kraju. Tą uznaniowość pozostawiono Polskim Związkom Sportowym, Komitetowi Olimpijskiemu i Komitetowi Paraolimpijskiemu. Dlaczego? Ponieważ są regulaminy, czy też przepisy międzynarodowych organizacji sportowych, które no, praktycznie rzecz biorąc wykluczają używania na przykład godła narodowego. Na przykład siatkówka. Tak jest, na strojach na przykład siatkówka. Na przykład no, taka dyscyplina jak tańce na lodzie, no, też tam nie występuje się w reprezentanci nie występują w strojach z symbolami narodowymi. I tu co do tego to nie ma sporu, nie mamy tutaj wątpliwości, natomiast chcieliśmy sprawę postawić dość jasno, że w takich przypadkach decyzję ostateczną powinien podejmować właściwy minister do spraw sportu, ktokolwiek by nim nie był. A więc jeżeli przepisy międzynarodowe organizacji sportowych nie pozwalają umieszczenia symboli narodowych, dany związek sportowy pisze wniosek do ministra sportu, minister sportu ostatecznie sprawdza to i podejmuje decyzję, co w zamian ma być. No trochę nam zarzucano, że to biurokracja, ale na przykładzie Polskiego Związku Piłki Nożnej widzimy, że praktycznie rzecz biorąc robią co chcą i robią jak chcą, czyli uznaniowo. Przypomnę ten stylizowany orzeł i tutaj mają do tego prawo, tylko pod tym stylizowanym orłem nie może być napis Polska, tylko powinien być napis PZPN. Godło mamy jedno. I tutaj przy tym manipulować nie można. No jest jeszcze Senat, zobaczymy, może w Senacie uda nam się tą poprawkę ewentualnie przeforsować. Powtarzam, chodzi tylko i wyłącznie o odpowiedzialność, decyzję i odpowiedzialność właściwego ministra sportu. To nie jest aż tak dużo, a przy okazji będziemy wiedzieć, które rzeczywiście dyscypliny, w których dyscyplinach regulaminy stanowią inaczej i mówią, że godła nie można umieszczać na koszulkach reprezentacyjnych poszczególnych zawodników. To tyle i aż tyle, ale poczekamy, co w Senacie będzie. Czyli godło tak, ale pod pewnymi warunkami. Tak jest, oczywiście, zdecydowanie tak. Mm-hmm, mm-hmm.
Panie pośle, pakt fiskalny nasz kraj podpisał, znaczy premier podpisał. Teraz tylko jeszcze zostaje nam co? Ratyfikacja, tak? Z tego, w Sejmie. I teraz jest, dyskusja. Potrzebny nam jest ten pakt fiskalny? Według mnie nie jest potrzebny. Jesteśmy w strefie euro. Nie będziemy tam uczestniczyć w sposób aktywny w obradach strefy Eurolandu, bo tak naprawdę chodzi o strefę Eurolandu, 17 państw, które mają jedną wspólną walutę europejską, euro. No, my raczej z poprawności chyba i politycznej, i grzeczności politycznej tam jesteśmy i tam się pod tym podpisaliśmy. Obawiam się, żeby nas to nie kosztowało około 6-7 miliardów złotych do Międzynarodowego Funduszu Walutowego, gdzie trzeba będzie teoretycznie zasobniejsze kraje wspomagać i ratować strefę euro. Temat przede wszystkim bardziej dla finansistów, ekonomistów, aczkolwiek no, nie ukrywam, też się tym trochę interesuję. Uważam, że było to niepotrzebne, ale jeśli chodzi o poprawność polityczną, no to chcemy być zawsze w pierwszej lidze, no więc jesteśmy w tej pierwszej lidze. Czesi powiedzieli nie, Brytyjczycy powiedzieli nie, Europa się nie zawaliła, dalej funkcjonuje, więc nic się złego. Ale tak jak w sporcie, żeby być w pierwszej lidze, to trzeba mieć fundusze. Tak, tylko wie pan, my jesteśmy, tak, raz, że tych funduszy za bardzo nie mamy, a po drugie, te lata, ostatnie kilka lat, 3-4, pokazały, że jednak jesteśmy, dużo mówimy, ale siedzimy na ławce rezerwowych, jeśli chodzi o rozstrzyganie znaczących spraw w Unii Europejskiej. No i to tyle na ten temat. Tyle na temat pieniędzy, chociaż to też następny nasz... Pewnie wrócimy do tego jeszcze, bo to się okaże faktycznie jak przy ratyfikacji, bo konstytucjaliści spierają się, czy to ma być 2/3, czy zwykła większość. Jak 2/3, no to prawdopodobnie nie uzyska obecnie rząd takiej przewagi, jeżeli zwykłą większością to uzyska. A w ogóle to, jak już pan ruszył ten Sejm, to rzeczywiście ostatni tydzień to była bardzo żywa, gorąca dyskusja na tematy tak zwane projekty społeczne. Było ich kilka. To już drugie posiedzenie Sejmu, gdzie projekty społeczne leżały przez 2-3 lata nieruszane w Sejmie i teraz jest nawałnica tego i na tym dyskutujemy. Najbardziej gorąca dyskusja była na temat prywatyzacji Lotosu. No, coś niesamowitego w życiu. Bym się nie spodziewał, że uda się nam osiągnąć sukces, ponieważ projekty obywatelskie nigdy nie są odrzucane w pierwszym czytaniu. Natomiast ten projekt miał być odrzucony w pierwszym czytaniu. 200 tysięcy ludzi się podpisało tym projektem przeciwko prywatyzacji Lotosowi. No i proszę sobie wyobrazić, że Platforma zawsze była też za tym, żeby projekty obywatelskie wchodziły do komisji, były tam procedowane, ewentualnie odpadały w czasie procesu, powiedzmy, dyskusji nad tymi projektami. Tutaj chcieli to koleżanki, koledzy z Platformy odwalić w pierwszym już czytaniu. Dyskusja była niezwykle gorąca. Miałem akurat wycieczkę z gimnazjalistów i byłem z nimi przez pewien moment na miejscu dla publiczności. Oni byli rzeczywiście tym wszystkim jakoś tak nawet przestraszeni, że tak ostro się tam dyskutuje. No później wytłumaczyłem, o co chodzi. Ale konkludując, udało się ten projekt wprowadzić. Bodajże chyba 4 głosami wygraliśmy po raz pierwszy od wielu, wielu miesięcy głosowanie. I projekt będzie procedowany obywatelski na temat prywatyzacji Lotosu. Mam nadzieję, czyli warto. Warto. Mam nadzieję, że nie dojdzie do prywatyzacji. Są srebra narodowe. To jest, nie można tego oddać, a zakusy były. Sąsiad ze wschodu chce wykupić akcje Lotosu, więc stracilibyśmy absolutnie kontrolę nad strategiczną spółką Skarbu Państwa.